Żagar, GKS, Fabianki. Panie Nowicie, bardzo, bardzo gratulujemy. Mamy pierwszego zawodnika, mamy rekord. Drodzy Państwo, za drobne tempo czekamy na drugiego. Wiadomo, wreszcie. Zbliża się po ziemi, to płyny stadionu. No, emocje sięgają ze mnie tu, emocje sięgają ze mnie tu. Tym bardziej biorąc pod uwagę pogodę, kondycję i przygotowania do tego biegu było. Jest jak na jak najwyższym poziomie. Drodzy Państwo, 32,55, pierwszy zawodnik. Widzimy już drugiego zawodnika oraz trzeciego zbliżającego się do linii mety. Drugi zawodnik, Damian Pietrykowski, zbliża się do linii mety. Drodzy Państwo, wielki aplauz, wielkie brawa, prosimy gorąco, gorąco. Przywitamy drugiego zawodnika na linii mety. Pan Bawek zbliża się do linii mety, za nim trzeci zawodnik. Już za chwilę będziemy mieć zawodników, którzy staną na podium piątego liceckiego biegu jaszczurskiego. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla drugiego zawodnika, który zbliża się do linii mety. Wielki aplauz, wielkie brawa. Gratulacje, mamy do biega, już blisko wielkie brawa. Mamy przekroczoną na niemiecki, drodzy Państwo. Mamy 34,52, kolejny zawodnik, trzeci. Mamy trzeciego zawodnika, pan Jaranowski Andrzej Brodnica. Biegają Fabianki, 35 minutek. Druga pozycja, Pierlikowski Damian Włocławek. Biegają Fabianki, 34,52. Pierwsze miejsce, pan rekord Dawid Żagar, GKS Fabianki, 32,55. Niekwestionowany rekord, drodzy Państwo, niekwestionowany rekord, mamy to. Szanowni Państwo, czekamy na kolejnych zawodników. Widzimy, że już powoli docierają do linii mety. Skierowamy do co większe chyba bez żadnych przeszkód. Wszyscy dzielnie zmierzamy do naszej mety. Drodzy Państwo, kolejni zawodnicy już powoli biegają na górę 233. Mamy gratulacje, wielka brawa. Pan Lukański Bartosz Iksa, CS Opatrunki Kolu 36-01. Można bić brawo medalami, tak robisz, głośno mamy. No, no, głośno, głośno! Drodzy Państwo, prosimy o wielki doping, wielka brawa, Łukasz Cewski, piękna skórka, wspaniała impreza, która wpisuje się w kanon. Wszystkich biegów, dużo dystansowych, już zawodnicy, 541 przekroczył właśnie metę. Pan Wysera Cezary Jaski, GKS Fabianki, 36,42, gratulujemy bardzo. Dzwoni, dzwoni! Proszę Państwa, otrzymamy na scenie zwycięzcę piątego jubileuszowego wyścigu jaszczurskiego w Liceum. Prawie pierwsze wrażenia. Widzę, że jest zestawiacie zmęczony. To nie jest jako. Wspaniały czas. Jaki się dzieje?
32-55, druga pozycja, Wapnier Nikolski, Damian, GKS Pagan,
taki 34, 52 oraz pan Jaranowski Andrzej 35, 00. Pierwsza kobieta pani Arsenia, która zastanawia się nad przeprowadzką do Luzerwa. Dostaliśmy takie info 38-03. Mamy kolejnych biegaczy. Ale tam te kamery za bardzo nie są. Ale tak nie ma się powiem. Ale tu są wszyscy, tylko że wszyscy na Bartek, czekamy na pierwszego biegacza z Luzerwa. Nadal czekamy na pierwszego biegacza z Luzerwa, ale mam nadzieję, że w tej gromadce, która już tutaj zbiera na boisku, ujrzymy takowego biegacza z Luzerwa. Kochani, przypominam, że tutaj przy samochodzie obsługi jest przy takiej sprawie maratończyk pomiar czasu. Można wpisać swój numer CIP-u, można podać bilecik z swoim pomiarem czasu. Na wszystkich jest to ogólnie dostępne, jak również na stronie maratończyk pomiar czasu. I mamy pierwszego czas! 44-22! Jednej gratulacje, lepiej dała! No to się spiął! A mój ma kartę. Brawo! Witam do przodu, witam! Witam, każdemu zawodnikowi należą, ale się wielki aplauz, wielki, wielki aplauz. Witamy kolejny medalistów tutaj na stawecie. Coraz więcej osób zmierza do medalu, coraz więcej. Szanowni Państwo, czuć za emocje. Rekord został pobity. Kolejny mieszkaniec gminy Lisewo. Przypominam, że przy sesji maratonu pomiar czasu każdy z zawodników może pobrać bilecik ze swoim wynikiem czasowym. Dostępne są ogólnie dostępne. Kubki, kto nie ma co robić, niech kubki zbiera. Ty zostaw. Kubki zbiera. Kolejne osoby. Właśnie jest tam, jest tym. Halo, ja nagrywam. Bym prosił naprawdę, jak ktoś się złapie gdzieś odprzed zegar, muszę widzieć zawodników. O, tu może pan stanąć. Tu zapraszam, proszę bardzo. Nie ma problemu. Teraz się kąpać. I zdjęć się ten, nie? Dobra, dzięki. Przypomnę, że najszybszym biegaczem Lisewa jest Jan Muraski. Gratulujemy go. Witamy kolejny biegający, kolejny biegaczy do Ministerstwa Biegu Jaszczącego. Przypominam tylko za tych, którzy już przybiegli ze zespołu szkolnym, przeszkolnym. Przygotowaliśmy dla Państwa regeneracyjny oczy skórek, jak i kawkę z herbatką. Wszyscy, którzy dotarli na metę, to jest kolejny zabiegacz Lisewa, Sławek Jankowski. Przepraszam, strefa mety, proszę. Jedną, drugą, dziękuję. Wszystkim tym, którzy przybiegli, którzy chcą skorzystać z regeneracyjnego posiłku, zapraszamy do zespołu przedszkolnego. Wspaniały klimat, wspaniała atmosfera, wielkie emocje, drodzy Państwo. Rekord został pobity. Thank you.
witamy Wicedziaka, złego Wicedziaka, Jacka Zielińskiego, mieszkańca Wicela, wraz z Wicedzia, Gdańskim reprezentuje Orlen. Przypominam, że przez Pana Pogara, Pryta Pogarska Jaworskiego, Przemar Wilku. Przypominam, że w strefie pomiaru czasu każdy z uczestników może pobrać swój bilet na podstawie chipu, który pokaże mu czas, który osiągnął podczas dzisiejszego biegu. Macie tego? Wielkie brawa kolejnym uczestnikom, którzy dobiegli do linii mety. I to wielkie brawa za graczy. Szczególnie oklaski dla zawodnika w tej Kruzyńskiej mieści. Brawo! Wielkie brawa! Zawodnica z numerem 164! W gminie obecnej mamy
165 osób na mecie. Czekamy na pozostały, wytrwały zawodników. Coraz to nowe osoby dobiegają do nas. Widać, że to 10 km może tak skończyć, Państwo, może. Ale przygotowanie zawodników, forma, tym bardziej pobity rekord świadczy o tym, że ta kondycja biega się podczas 5. Liceckiego Biegu Jastrzębskiego. Jest na wysokim poziomie. Drodzy Państwo, którzy siedzą, warto brać przykład, warto! Uczymy Panią Jaszczę, Pani Jaszczę Jastrzębskiego, Pani nie ucieka, Pani coś powie. Do mikrofonu. Jeszcze raz, tak jak mówiliśmy, drodzy Państwo,
Mieszkańcy Sołek przygotowali strefy do windu. Jak widać, poskutkowało. Było to ważne, było to istotne, ponieważ doping dla każdego sportowca jest nieodłącznym elementem tego wszystkiego, dla tego całego świata sportu. Witamy kolejnych zawodników. Przypominam o możliwości pomiaru czasu. Przygotowane zostały również koszyki regeneracyjne, które można odbierać ze swoją szkołą przedszkolnym, tak również na pryski, pryskice, kartka, No, już wyglądał czasami gorzej. Ponad 200 zawodników do bardzo ale ja się tutaj na ty. Drodzy Państwo, przypominam do konieczności zwrotu cichu. Zamiatą znajduje się pojemnik kartą. Przekroczyła linię mety. Ostatnie jest na ust.
pierwszym kilometrze. Dostaliśmy, proszę Państwa, informację, że ostatni zawodnik tego Rycerskiego Biegu Jastrzębskiego jest na 8 kilometrze. Także niebawem będzie również u nas na skrócie. Brawo Licyjanta. Drodzy Państwo, przypominam, że okoliczne konieczności z robotników bardzo wstrzymany pojemnik znajduje się za linią mety. Do tego pojemnika można wrzucać ciszy. Również informuję o możliwości podania pomiaru czasu przez sobie na lata, czy to ma czasu na postanie pomiaru ciszy. Wrzuc, pisujemy, podamy, leży. Dostać również informację, że SMS jest z pomiarem czasu nie proszę, również nie do Państwa dociera. Świetnie, jak znowu to przystawię. Proszę Państwa, limit czasowy dzisiejszego biegu wynosi 90 minut. Przypominam o konieczności zwrotu cyfrów. Tutaj za linią mety znajduje się portal, już to znajduje się pojemnik, do którego uczestnicy wrzucają cyfry. Jeszcze raz zaproszamy Państwa uczestniczą biegu na podwórku przepraszam. Ostatnie osoby dobierają już godzinę mety, drodzy Państwo. Piękna zabawa, wielkie emocje, wielkie. Gratulacje dla wszystkich osób, które dotychczas dobiegły do linii mety. Szanowni Państwo, na organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników biegu regeneracyjny posiłek, który można odbierać, można się nim posilić w zespole szkolno-przedszkolnym w budynku biura zawodów. Tam również natryski, tam również prysznic, kawka, herbatka. Wszystko to, co zregeneruje siły i postawi was na nogi. Witamy kolejnych uczestników biegu. Witamy. Ile miałaś? Ten komunikat dla uczestników biegu, że dekoracja zwycięzców nastąpi o godzinie 18. A jest tam. Chodź bardzo, szukam się. Szukam się.
Proszę Państwa, mamy przed sobą tutaj Martę Mimaszewską, najszybszą biegaczkę Liseba. Marta pozdrawia, kiedy z nią rozmawiałem wczoraj, powiedziała, że ona będzie najszybsza i słowa dotrzymała. Marta, jak się mówi? A czas się za satysfakcją nie będzie, czy go jak mówię, nie robię, czy nie. To szkoda, ale ważne, że masz formę, i szybciej się uczymy. Liseba, gratuluję jeszcze raz. I zapraszam na posiłek. Kolejna wesoła gromadka dobiega. Jest to naprawdę wyjątkowa gromadka, drodzy Państwo. Drużyna Kozika. Drużyna Kozika dobiegła do linii mety. Wielkie brawa. Proszę Państwa, szybko się należy ta drużyna Kozika. Aby zgodzić do Polski, to był już nie ma go wśród nas, niedawno zmarł. Były sołtys wsi Strudzon, który w każdym wieku angażował się i pomagał organizatorom. Dlatego szczególne brawa dla drużyny Kazika. Witamy drużynę Kazika. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Marek również pochodzi z gminy Lisewo. Na co dzień jest dyrektorem miejskiej biblioteki w gminie. Marku, nie bez powodu macie nadrukowane zdjęcie pana Kazimierza na posłucha. Drodzy Państwo, przypomnę tylko, że pan Kazimierz Dobrowski był wieloletnim sołtysem, wspaniałą osobą. Pomagał nam wielokrotnie podczas organizacji biegu sztucznego. Na pana Kazimierza zawsze było można liczyć, zawsze było można polegać. Bardzo miły gest drużyny Kazika. Piękna, wspaniała, piękny, wspaniały akces. Jeszcze raz gratulujemy, jeszcze raz bardzo gratulujemy. Drodzy Państwo, kolejne osoby dobiegają już do linii mety. Przypominam o konieczności zwrotu czipu. Tutaj nasze nieocenione wolontariuszki przemierzają teren za metą z wojowniczkiem, do którego można zwracać chipy. Dla każdego uczestnika biegu przygotowaliśmy również strefę regeneracyjną, która znajduje się przy zespole szkolnym, przy szkole w Lisewie. Organizm się właśnie będzie zaczął odpocząć. Niska siły, niska siły. Co? Jeszcze raz. Drodzy Państwo, przypomnę, że to Węgierski Bieg Jaszczurczy. Włączony jest do cyklu Kraftliwej Wyspa Kujawsko-Pomorskiego, która w długodystansowych sponsorem cyklu jest Urząd Marszałkowski-Stalowy oraz Krajowa Szkółka Cyklowa Polski Cukier. Węgierski Bieg Jaszczurczy, ja odbyłem się również od wielkiego wsparcia sponsorów. Dziękujemy wszystkim sponsorom. Wszelkim osobom, które nawet w najmniejszy sposób, ale jakże cenny, zaangażowały się w tworzenie tej wspaniałej imprezy biegowej.
Narodowej. Państwo, jeszcze raz powtarzam, że ogłoszenie wyników o godzinie 18. Proszę się nie rozjeżdżać do domu, bo po ogłoszeniu wyników będzie losowanie nagród. A nagrodę odbiorą tylko ci z Państwa, którzy pozostaną z nami tutaj. 271 zawodników przekroczyło już linię mety. Czekamy na kolejne osoby. Jednocześnie informujemy, że wręczenie nagród, oficjalne wręczenie nagród nastąpi o godzinie 18. Rzecz Kasa, przyszłe 15, drodzy Państwo, nie opuszczajcie się w ten weekend. Zapraszamy Was bardzo, bardzo gorąco na drugie dni Wisela, które wystartowało już dzisiaj. Inauguracja Liseski Wielkiasz Górczy. Następnie wieczorem, w dzisiejszej nocy DJ-u, jutrzejszy dzień również przyniesie wiele atrakcji artystycznych. Także zostańcie z nami, cieszcie się z nami tym wspaniałym weekendem, wspaniałą pogodą, niezwykłym klimatem. Powiem Lisego, słynie z tego, drodzy Państwo, mam nadzieję, że co rok będziemy spotykać się przynajmniej tak uchwały, ale również większym drogiem. Przypominamy o konieczności zwrotu FIG-u, wolontariuszki wędrując czarno-niebieskim wojownikiem, do którego każdy uczestnik musi wrócić swój CIT niewolny. Możliwość wykrywania pomiaru czasu, niestety pomiaru czasu na końcu pomiaru czasu BL. Również każdy biegaczy powinien otrzymać już wiadomość SMS ze swoim czasem. Przypominamy, że oficjalne odczytanie wręczenia nagród na grodzenie uczestników nastąpi o godzinie 18 tutaj na scenie Wikibuń. Zapraszamy na posiłek regeneracyjny. Należy się Państwu. O, witamy dyrekcję szkoły. Gratuluję. Dzięki. Drodzy Państwo, zostaję wielką prośbę koło gospodyń wiejskich. Pozdrowienia i podziękowania od Tarzana za przygotowanie wspaniałych, smacznych groszczówek. Drogie panie, chwilę czoła. Przekroczyło już linię mety, drodzy Państwo. Czekamy na pozostałych. Informuję o konieczności zwrotu FIG-u. Drodzy Państwo, przygotowaliśmy również posiłek rekreacyjny, który znajduje się w zespole szkolno-przedszkolnym. Oficjalne wręczenie, nagrodzenie, wyczytanie zwycięzcy wyników nastąpi już za chwilę, bo o godzinie 18. Zostańcie, drodzy Państwo, z nami. Co jeszcze zostało? Mama? Tylko?
Proszę Państwa, biegnie i dobiega końca się prawo widzimy. Nareszcie. Dobiegnie Zosia Zimińska. Proszę Państwa, Zimińska. Areta, sensacja. Zresztą wszystkim uczestników. To są naprawdę bardzo silne nagrody. Bardzo nie otrzymają nagrody z obecność zawodnika w trakcie losowania przez dekorację wyznanie sponsorów, dzięki którym byśmy, dzięki którym mamy to, co tutaj ci Państwo biorą udział. Czyli Piotr Lisewski, wspaniały piękny. Piotr Lisewski, Wiśniewski, Jaszczuczy, cały chyba historia. Biegają ostatni zawodnicy, ostatnia zawodniczka w asyście Lisewskich Strażaków, Zosia Wilińska, uczestniczka czterech edycji Lisewskiego biegu Jaszczuczego. Drodzy Państwo, przyszły się Pani o Widzeczone Kultury! Przyszły strażacy biegli nasi sponsorzy! Nie Bartek, to Pani wolują na tą Zosię Wilińską! Wielkie Kultura Pani 30! Brawo na Zosi! Zosia, Piliszu, jeszcze! Dasz radę! Brawo strażacy! Za taki miły akcję! Proszę Państwa! Piliszu! Jaszczuczy, Piliszewski, 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 zakończył się!